nami na kanale. W kolejnym dniu dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z Lidla, z Biedronki i troszeczkę z Lewiatana. Nie za wiele rzeczy, bo jest tylko parę i są to głównie warzywa i owoce, ale do Lewiatana ostatnio również często zaglądam, ponieważ są tam fajne promocje na niektóre rzeczy, a mam go koło lodziarni, więc czasami warto je tam zajrzeć. Więc pierwsze, co kupiłam w Lewiatanie, to jest cały stos jabłek. Jabłka w Lewiatanie są po złoty 99 i to są duże jabłka i to są twarde jabłka, naprawdę są mega twarde, więc ja planuję zrobić albo szarlotkę, albo ryż z jabłkami, więc jabłka będę prażyła, ale to nie dzisiaj, bo mamy godzinę 10, ja na 12 idę do lodziarni. Dzisiaj już pogarniałam mnóstwo rzeczy i no niestety nie za wiele czasu mi zostało. Muszę jeszcze zrobić pastę jajeczną, bo już mam jajka ugotowane. Muszę jeszcze zrobić co? Przygotować obiad, który później dzieci sobie zrobią, kotlety poubijać, obrać ziemniaki, oni sobie później wszystko ugotują i usmażą. Także tak, i troszeczkę mam do ogarnięcia. Liczyłam na to, że z rana dzisiaj wstanę i poprasuję, ale niestety no wiele rzeczy się u nas w nocy działo i rano ten czas zleciał całkiem inaczej niż planowałam. Także przechodzimy do zakupów, w międzyczasie Wam będę jeszcze coś opowiadała. Najpierw zaczniemy od tego Lewiatana. Były jabłka i w Lewiatanie były również pomidory po złoty 99 zł. Także fantastyczna cena. Kupiłam ich nie wiem ile, bo ja nie kupuję na kilogramy, kupuję ile tam mi się do woreczka wpakuje. Więc dzisiaj na pewno będą pomidorki ze śmietaną, z jogurtem naturalnym, a nie ze śmietaną, bo mnie śmietana jest tylko do zupy, bo na jogurcie mi gdzieś zupa po prostu nie pasuje. Więc będą pomidory z jogurtem naturalnym dzisiaj do obiadu. I co jeszcze kupiłam? I tyle w Lewiatanie? Nie, kupiłam jeszcze ogórki w Lewiatanie, ale to już była normalna cena, 5, chyba 69, więc to nie jest jakaś mega promocja, bo po 6 zł to są wszędzie ogórki. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o Lewiatana. Głównie poszłam właśnie za jabłkami i za pomidorami. Miałam jeszcze jedną rzecz kupić w Lewiatanie, ale w sumie zapomniałam, po co poszłam i jak włączałam kamerę, to ja w ogóle wiedziałam, co Wam miałam jeszcze powiedzieć na temat tego Lewiatana, ale już nie pamiętam. Także przechodzimy teraz do Biedronki. W Biedronce też kupiłam tylko kilka rzeczy. Głównie poszłam za dżemem, bo nam się skończył. Dla tych, co mnie jeszcze nie oglądają, albo oglądają, znaczy nie oglądają od dawna, albo nie oglądali żadnego holu, dżem 100% nie ma cukru, tu jest skład truskawka, sporządzono ze 100 g owoców na 100 g produktu, zagęszczono sokiem jabłkowym, zagęszczony sok cytryny, substancja żelująca pektyna. Więc bez cukru, 100% owoca, ja kupuję te dżemy i spokojnie, bez żadnych wyrzutów sumienia podaję je Xaveremu, na przykład na kolację albo do naleśników. Mówię, nie zawierają cukru, więc wolę dopłacić tą złotówkę więcej. Teraz one są na promocji, przy zakupie dwóch sztuk są po 3,69, a cena regularna to 4,99, więc kupiłam 4 opakowania. I wolę dołożyć tą złotówkę nawet, czy 2 złote, jeżeli jest bez promocji, do małego słoiczka i kupić coś bez cukru, jak pchać ten cukier, który jest we wszystkich produktach, tak? A niech z cukrem zje cokolwiek innego, na przykład właśnie Skittlesy. Więc jak już mam mu pozwolić na jakiś słodycz, to no on też je zdrowe przekąski, różne wafle ryżowe i tak dalej, ale i normalne, że i coś normalnego też chce zjeść słodkiego. Dodatkowo oczywiście jak Biedronka to berlinki z kurczaka, tym razem jedno opakowanie, bo data ważności jest tylko do 18 września, więc nie wiem, czy by mi 2 poszły, a jeszcze pół opakowania mam. W Biedronce również zakupiłam sól, bo uważam, że jest o wiele lepsza sól z Biedronki jak z Lidla. W Lidlu jest strasznie mokra, klei się, nie nadaje się do solniczek, ta jest dość sypka. Kiedyś kupowałam na okrągło sól himalajską, co Azji. Co piesku? Chyba chce iść na dworek. Kiedyś kupowałam na okrągło sól himalajską, ale od jakiegoś czasu poczytałam wiele artykułów różnych, przeróżnych na temat soli i w sumie nie kupuję. Zaprzestałam kupowania tej soli himalajskiej. Jest 4-krotnie droższa. A czy zdrowsza? Kwestia interpretacji każdego człowieka przez siebie. Zakupiłam również 4 mleka 0,5%.
Właśnie na przykład do płatków owsianych. O, właśnie, miałam kupić płatki owsiane błyskawiczne i nie kupiłam. Wiedziałam, że coś miałam jeszcze kupić. I w Biedronce zakupiłam również rajstopy sobie. To już tak patrząc pod kątem jesieni. Przecież mam też spódniczki, więc z takim wzorkiem. Bardzo mi się ten wzorek podobał. Więc zobaczymy to już na jakąś tam. Ja zawsze kupuję czwórki, pomimo że wzrostowo z tabeli zawsze wychodzą na mnie trójki, ale mi te trójki gdzieś tak są dla mnie na styk. I ja wolę zawsze kupować czwórki, wyżej sobie je naciągnąć i ewentualnie właśnie zawsze mi to też jakoś tam brzuch wypłaszczy. Nie wbija mi się tak, więc nie robią mi się podwójne boki. Dlatego wolę wziąć zawsze większe rajstopy, zawsze biorę większe. No i już przechodzimy teraz do Lidla. W Lidlu jest w promocji po 3,99 winogron bezpestkowy i jego wzięłam dwa opakowania. I u nas pisze, że jest to promocja do wyczerpania zapasów, więc nie wiem na jak długo. Wzięłam również łaciate bezlaktozowe 3,2 do kawy i zawiesiłam się do kawy, bo u nas bezlaktozowe jakoś, a bezlaktozowe ogólnie jest słodsze, więc u nas po prostu do kawy lepiej wchodzi, lepiej smakuje z kawą i nie to, że mamy jakąś nietolerancję, bo nie wiem, być może mamy, ale ja na to nie zwracam uwagi, bo jakoś tego nie odczuwam, ale z kawą mi faktycznie lepiej smakuje z tym bezlaktozowym. Raz je kupuję właśnie do lodziarni, bo na tym mleku również robię kawę w lodziarni i kupuję również je do szejków. Więc szejki są mocno kaloryczne. To kupiłam na wczoraj, że tak powiem, bo część zakupów jest wczoraj z wieczora. Tam było kilka rzeczy tylko. Były jeszcze jedne chipsy salsa, dlatego że wczoraj był mecz. Grała Polska i ja, jeżeli gra reprezentacja Polski, wiernie siedzę i kibicuję. Więc kupiłam chipsy. Wczoraj jedne chipsy otworzyłam. No i nie wiem. W 25 minucie meczu po prostu poszłam spać. Wczoraj usnęłam przed godziną 21. Mój mąż tak usnął przedwczoraj, a ja tak usnęłam wczoraj. Po prostu padłam, przebudziłam się w międzyczasie o 22, poszłam się, przebrałam i taka ze mnie osoba, że nawet poszłam spać w makijażu. Nie zmyłam makijażu, po prostu padłam. Ja ledwo co wczoraj doszłam do łóżka. Nie piłam żadnego piwa ani nic, po prostu zmęczenie wzięło górę. Zjadłam pół paczki chipsów, obejrzałam 25 minut meczu i poszłam spać. I w sumie nie wiem, jaki jest wynik, bo nawet dzisiaj nie sprawdzałam. Kupiłam również z etykietką miks sałat z rukolą, już umyte. Ja nie myję takiego miksu sałat, bo kupiłam go do, kupiłam sałatę do sałatek. Będę robiła sałatki, mam już ugotowane ziemniaki. Boże, jajka, jakie ziemniaki, osy, zobaczyłam i się rozkojarzyłam. Mam ugotowane jajka, więc będzie dzisiaj na kolację sałatka z jajkiem, z tuńczykiem, z ogórkiem. Już Wam kiedyś pokazywałam tą sałatkę, także będzie dzisiaj sałatka. Mozzarella tarta do pomidorków z mozzarellą i z sosem z czosnkowym przekładanym i z fetą. Nie wiem, czy słyszeliście o takich przekąskach. Kupiłam również, ale to tego dzisiaj nie będę robiła, kupiłam również makaron żytni pełnoziarnisty z rozmarynem. Nigdy w życiu nie kupowałam tych makaronów i tak się skusiłam. One są u nas teraz w promocji z 4,99, jest wyprzedaż na 3,69 chyba. Data ważności jest do 16 czerwca 2022 roku, ale mi się tutaj po prostu makroskładniki bardzo pomagają, podobają, bo opakowanie ma 250 gram, a 100 gram produktu ma tylko 2,5 grama tłuszczu, ale za to aż 16 gram białka. Więc ja się bardzo, jestem bardzo ciekawa po prostu, jaki on jest w smaku, bo ja ogólnie nie przepadam zbytnio za makaronem pełnoziarnistym. Gdzieś ten smak jest dla mnie, ten makaron jest wiecznie al dente. Ja nie lubię takich makaronów, wiem, że jest zdrowszy, ale ja po prostu nie przepadam i ja na siłę w siebie nie wpycham czegoś, bo tak być powinno. Jak mi nie smakuje, to mi nie smakuje, to nie jem. Więc, a tutaj mamy skład żytnia pełnoziarnista mąka, rozmaryn mielony 2%, woda źródlana i tyle. Także sami widzicie, że skład jest bardzo fajny tego makaronu i na pewno na dniach go wykorzystam. Jeszcze nie wiem do czego, czy to będzie na słodko, czy to będzie z jakimś sosem, nie wiem, ale na pewno go na dniach wykorzystam. Kolejne kupiłam wafle ryżowe o smaku pizzy. To jest przekąska, którą uwielbiam, mój Xawery.
kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest szpinak właśnie do szejków. Owoców mam ostatnio bardzo dużo, mam sporo gruszek. Tata mi od brata przywiózł gruszki, więc mam gruszki, mam jabłka, mam kiwi, mam banany, które już się będą robiły przejrzałe. Może jeszcze uda mi się dzisiaj zrobić deser, ten a la Monte. Zobaczymy, no jakaś meśka mi to lata cały czas. Także tak, no mam winogrona jeszcze, więc owoców mam sporo, mam szpinak, mam mleko migdałowe, które używam zawsze do... co tam Azji? Używam zawsze do szejków i do płatków owsianych rano. Więc tego troszeczkę jest. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, więc szejki mam z czego robić. No i zawsze oczywiście odżywka białkowa, której u mnie tutaj jest pod dostatkiem. Jeszcze mam dwa pełne opakowania schowane. Naprawdę odżywki mam sporo, bo u nas ostatnio zastój jest na odchudzaniu, na tym stylu życia, gdzie zawsze jest białko używane. Na treningi nie chodzimy, więc... Znaczy mąż chodzi raz w tygodniu. Dobra, ale to nie jest jego tempo, bo on z reguły chodził 3 razy w tygodniu. Dobra, następną rzeczą Rexona, niezastąpiona. Ostatnio zaczęłam używać, bo mi się wykończyła Rexona, tego antyperspirantu, który miałam w Big Glossy, w pudełku Glossy Box. No i powiem szczerze, tak pierwsze 3 dni całkiem fajnie. Nie pociłam się, ale na wieczór już odczuwałam. Fajnie chronił, ale przez jakiś czas. Jednak tutaj... te 18-19 godzin mniej więcej, jak ja mam taki aktywny dzień, antyperspirant działa 100%. Tamten działa tak na 80%. Na pierwsze 8-9 godzin w jakiś sposób chroni, ale później już gdzieś zaczyna się delikatnie wydobywać ten zapach potu. Zapach, jakkolwiek to brzmi. Więc no, tamten z kulką jest taki średni. Jest fajny, ale krótkotrwały. No i ma mało przyjemny zapach, ale w sumie jego się nie wyczuwa podczas już później użytkowania dnia. Więc Rexona moja niezawodna, używam jej od zawsze. No i kupiłam oczywiście, no przy kasie stałe, patrzyły się, wiecie jak to czasami jest, weź mnie. Weź mnie i nie pytaj, nie patrz, że masz dużo, po prostu na pewno będziesz ze mnie zadowolona. Ja 3 razy odwróciłam głowę, aż w końcu ręka sięgnęła sama. Musiałam, po prostu musiałam. 2 nowości. Maseczki z Cien. Jedna to jest słoneczne mango. Jak zobaczyłam mango, to mówię, no nie, no nie ma takiej opcji. A następnie beztroski kokos. No i co? No i mamy ptasie mleczko, prawda? Mango kokos. Mówiłam wam, że u mnie takie smaki długo nie leżą, więc to też będzie dzisiaj szło do wykorzystania. Myślę, że zacznę od mango, a jutro skończę na kokosie, bo ptasie mleczko zjadłam w 2 dni. Tylko dlatego, bo pierwszego dnia na wieczór je otworzyłam, więc delikatnie do niego podeszłam, ale na drugi dzień, zaraz po śniadaniu je wykończyłam, bo się na mnie patrzyło i się patrzyło i mówię, no, no nie będę się tak męczyć, no to bez sensu. Także 2 rzeczy, które musiałam kupić ze względu na to, że pisało mango i kokos i koniec. I tu już nie było tematu. 99 groszy, nie wiem, działa, nie działa, skuteczna, nie. Mango, kokos dzisiaj będzie otulało moją mordeńkę. Następny mix sałat, bo sałatki planuję jeść teraz codziennie, a datę mają do niedzieli, więc dzisiaj mamy sobotę, czyli dzisiaj i jutro, dam radę. Mąż mnie też będzie wspierał, bo uwielbia sałatki, ale nie lubi ich robić. Makaron świderki, bo wykończyłam tym razem serek z piątnicy, truskawkowy dla Xaverego. Oczywiście pizza, bo nam się już skończyła. Zawsze mam jedną w rezerwie. Gdyby mi się nie udało czegoś ugotować, to moja młodzież sobie po prostu z tą pizzą świetnie radzi i nigdy w życiu jeszcze nie usłyszałam, o nie, znowu ta pizza. Nie, jest za każdym razem, jak wolicie to czy tamto, czy co sobie zrobicie, pizza. No to pizza, no na pizzę zawsze wszystkie składniki mam, więc no. I teraz w Lidlu również była promocja na wędlinę marki Peacock, 6 opakowań minus 30%. I ja kupiłam 2 razy 5 pierś wędzona z indyka. Te były po 250 gram, więc wzięłam 2 opakowania i wzięłam 4 opakowania polędwicy sopockiej ze 105 gramów mięsa. A jak ona składowa? Ojejku, jaki to długi skład jest. A nie, mięso wieprzowe, sól, glukoza, przeciwutleniacze, askorbina, sodu, przyprawę, ekstrakt przypraw, aromaty, substancja konserwująca, azotyn, sodu, czyli jakieś konserwanty ma, a bez glutaminianu sodu, ale z konserwantem, dobra. I tak jest całkiem niezły skład, całkiem krótki.
Tutaj z pomarańczową etykietką jest to jedyna rzecz, którą mi się udało kupić. To są właśnie zawijańce z jagnięciną. Dwa opakowania były, dwa opakowania wzięłam. Gdzieś chyba się pani musiała wczoraj cofnąć, bo ja wczoraj pojechałam po wędlinę i po mięso i nic nie było z etykietkami. Była, a nie, była moja kiełbasa z szynki, ta taka opakowana w ten sposób po 6 sztuk. To ją kupiłam wczoraj z pomarańczową etykietką, ale już chyba poszła w użytek, dlatego jej tutaj nie ma. No i oczywiście zakupiłam kurczaka, bo dzisiaj w Lidlu, jak sobota, to tylko do Lidla. No i ja ze względu na to, że zakupiłam 6 opakowań tego kurczaka, ze względu na to, że ja idę za chwilę do pracy i wieczorem, jak skończę pracę o 19, to już raczej tego kurczaka nie będzie, bo jego tak do południa jeszcze można dostać, a często jest tak, że no po prostu on szybko znika, tym bardziej, że cena fajna, bo 8,45 za filet z kurczaka. To jest całkiem niezła cena. U nas tego kurczaka idzie sporo, bo czasami i pies dostaje kurczaka. Jak już nie mam wieprzowiny, wołowiny, to i kurczaka jej dam. Ona uwielbia kurczaka. No więc cóż, w zapasie muszę mieć, tym bardziej jak jest tani. 3 czekolady białe, bo chodzi ostatnio za mną ciasto, a niedługo zbliżają się również mojego Ksawerego urodziny. No i myślę, że pewnie ktoś się na tych urodzinach pojawi. Ja ogólnie imprezy żadnej nie robię, bo już od 2 lat, w zeszłym roku też nie robiłam Ksaweremu już imprezy. Zakończyłam imprezę po komunii, skończyły się imprezy urodzinowe. Ale obstawiam, że ktoś może przyjść, czy babcia, czy jakaś ciocia, czy ktoś tam jakby się akurat wybrał, tym bardziej, że Ksawery jest w domu, to wolę być przygotowana i jakieś ciasto przynajmniej zrobić. I tak, nie wiem, myślę, że może zrobię jedną tartę z malinami od Matki w Biegu. No i może zrobię Malibu. Jedliście kiedyś ciasto Malibu? Ja uwielbiam to ciasto. Przekłada się do masy, dodaje się ogólnie Malibu 150 ml. Ja zawsze daję 250, bo 150 jest mało wyczuwalne. I to ciasto również lubi mój tata. I kiedyś, jak Ksawery miał swoje 6 urodziny, mój tata ma... Ksawery ma urodziny 9 września, a mój tata ma 12. No i była taka sytuacja, że robiliśmy Ksaweremu urodziny, wszyscy przyszli na urodziny, urodziny wypadały w sobotę, a sobotę był 12 akurat, więc były to urodziny mojego taty i ja zrobiłam 2 torty, jeden dla Ksawerego i drugi niespodzianka była dla taty. I właśnie dla mojego taty zrobiłam tort właśnie z tego ciasta Malibu, bo ono jest wysokie, ono jest 3-warstwowe i przekładane cały czas masą Malibu. Więc no po prostu niespodzianka mi się udała niesamowicie. Tata był mega zaskoczony, nie spodziewał się kompletnie, jak drugi raz śpiewaliśmy 100 lat i ja weszłam właśnie z drugim tortem. Więc tak, więc być może, a tam też idzie biała czekolada, bo jest posypywane wszystko z tartu białą czekoladą, więc być może zrobię właśnie te ciasto, bo dawno go już naprawdę nie robiłam. Myślę, że już przynajmniej ze 2 lata nie robiłam tego ciasta. A że czekolada była po złoty 99, to skorzystałam. Zakupiłam również bardzo dużo marchewki, pietruszki i selera, dlatego że już nie będę wszystkiego podnosić, dlatego że będę robiła również rybę po grecku, żeby mieć właśnie albo na obiad do pracy, jak idę, albo na kolację, jak już wrócę do domu. Kolejną rzeczą to jest makaron z białej fasoli, również ze względu na zawartość makroskładników, znaczy na rozkład makroskładników, bo tutaj białka jest 18 gram na 100 gram produktów i 2 gramy tłuszczu, więc to jest naprawdę świetne makrokalorii, ma 269-100 gram. Ja z reguły makaron, jak gotuję, to jest moja porcja, to jest w granicach 70 gram, więc to jest naprawdę świetne makro, bardzo sycące. Nie wiem, jakie to jest w smaku, bo ja nie jadłam nigdy wcześniej tych makaronów. Muszę się tak coraz patrzeć, bo coś tu moja Azji stoi, coś co chwilę chapie tym swoim ozorkiem, co byś chciała, ale biedna nie może do mnie podejść, bo ma krzesełko. No i co? I dzisiaj w Lidlu jeszcze były pomidory malinowe po złoty 99 w promocji. Zakupiłam również boczek, bo był bardzo ładny, do klusków z serem. Zakupiłam również porcję rosołową, oczywiście szyja dla Azji, mięso dla mnie. I w Biedronce jeszcze zakupiłam Pepsi Mango. I tyle. Zakupiłam 2 opakowania po 2,19 jest u nas w Biedronce ta Pepsi litrowa. Wczoraj mój mąż poszedł do sklepu, pyta się, czy coś kupić. Wieczorem poleciał po piwo na mecz. Ja mówię, że Pepsi kup, bo nie ma żadnej Pepsi albo Coca-Cola Zero. Zaszedł do sklepu i wyobraźcie sobie, że u nas w sklepie osiedlowym w Stokrotce zapłacił 7 zł za litrową Coca-Cola Zero.
Mówię, cześć, ty zwariował, trzeba było mi wziąć cokolwiek innego, a nie mówię, brać zero, mówię, za takie pieniądze. No po prostu masakra. To był litr chyba 75, 1,5 litra, nie wiem. No i co? I sól. I kupiłam jeszcze sól. I oto moje całe zakupy z Lidla i z Biedronki. Ale zaraz Wam jeszcze przyniosę i pokażę buty, które kupiłam Xaveremu, o których Wam mówiłam, że w takiej fajnej cenie. Sami zobaczycie, czy buty są warte tej ceny. I pokażę Wam jeszcze dwie książki, które ostatnio zakupiłam. Okej, już jestem. I tak, pierwsze buty, jakie Xaveremu zakupiłam, to są takie Nike. I to są buty właśnie po szkole. Całe z siatki, przewiewne, przód lany. Więc myślę, że będzie ok. Są buty lekkie i za te buty zapłaciłam 119 zł. A drugą parę butów, jaką zakupiłam, to były takie buty Reeboka, całe zabudowane. I o takie buty mi chodziło, bo przy tych jesiennych, deszczowych pogodach siateczka nie do końca wskazana. I te buty były po, już Wam mówię, 75 zł, przecenione były ze 149 na 75, a ja od tego dostałam jeszcze 50% rabatu, czyli za buty zapłaciłam 37,50. Zobaczcie, markowe, porządne buty. To nie jest jakaś stara kolekcja, bo logo Reeboka zmieniło się jakieś 1,5 roku temu, więc to już jest nowe logo Reeboka, nie stare. Więc no, ja byłam po prostu w szoku. Buty za 37,50? Sorry, ale w Chińczyku są droższe. Także takie promocje udało mi się zgarnąć. Buty już odkładam i pokażę Wam jeszcze książki, jakie ostatnio sobie zakupiłam. Pierwszą z książek, na którą chorowałam, to jest Jadłonomia po polsku. Chodziło mi tutaj właśnie o takie typowo polskie przepisy, których ja niektórych nie potrafię robić. Nie potrafię zrobić pierogów. Nie potrafię, te ciasto mi cały czas nie wychodzi. Próbowałam przeróżnych przepisów i tych od Was niektórych przepisów próbowałam. No mi nie wychodzi te ciasto. Po prostu rozlazi mi się, rozlatuje, robią mi się dziury, albo jest twarde, jest żujące. Cały czas szukam sprawdzonego przepisu. A tu jest właśnie na przykład, o, kozacka soczewica. Są naprawdę bardzo fajne. Bigos. Wiecie co, ja nie potrafię robić bigosu. Kiedyś raz w życiu zrobiłam bigos, niby był dobry, ale to nie miało smaku bigosów. To było coś a la bigos, było to zjadliwe, ale to nie było takie same. Więc ja po prostu stwierdziłam, że czas najwyższy się dokształcić w podstawach. A ze względu na to, że właśnie Jadłonomia po polsku ma też podzielone na pory roku, więc można sezonowo gotować. I ja mam zamiar właśnie z tej Jadłonomii w najbliższym czasie zacząć robić po kolei, produkt po produkcie. Tą książkę już przejrzałam wcześniej, przejrzałam na internecie różne recenzje, przeglądałam gdzieniegdzie strony, patrzyłam jakie, co jest na spisie mniej więcej, więc tej książki nie kupowałam w ciemno, tak jak wszystkich moich innych książek kucharskich. Była to przemyślana decyzja, myślałam 1,5 miesiąca nad tą książką w koszyku w Allegro, również ona leżała, bo ja zawsze tworzę sobie koszyk na Allegro. I później co jakiś czas, jak robię jakieś zakupy, to przeglądam, czy coś nadal w tym koszyku ma zostać, bo jest nadal do przemyślenia, czy już jednak tego nie potrzebuję. Ta Jadłonomia cały czas była, więc ją w końcu zakupiłam. I drugą książką, jaką zakupiłam, ze względu na to, że moja Azji po prostu daje mi ostatnio popalić i w domu jest psem przykładnym, nie niszczącym, nie brojącym, psem kochanym, uroczym pieszczochem, tak na dworze po prostu ona nawet nie reaguje na swoje imię. Nie słucha się, jest naprawdę tak zajęta życiem psim zewnętrznym i otaczającym ją światem, że ma mnie głęboko w swoim poważaniu. Więc pomyślałam sobie, że skoro ze mnie taki żółtodziób, to książka Pozytywne szkolenie psów dla żółtodziobów, czyli wszystko, co powinnaś widzieć o, jest książką idealną dla mnie. I pomalutku już kończę swoją książkę o Everestie i to jest książka, którą zaczynam czytać. Mam nadzieję, przeglądałam ją pobieżnie, bardzo fajnie jest napisana. Oczywiście mamy już psie przedszkole, to psie przedszkole, tam są bardziej rady niż technika szkolenia. Są pokazane techniki, ale to wiadomo, jak się pracuje w grupie, to jest co innego. Również rozważamy behawiorysta innego, który szkoli właśnie psy konkretnie tej rasy. Dostaliśmy namiary na takiego pana od znajomego, który ma również swoją hodowlę, więc pewnie też skorzystamy, musimy się tylko umówić. Musimy, najbliższe 2 tygodnie ogólnie jest takie mocno u nas,
zajęte, jest wiele rzeczy na raz, tym bardziej, że zaczęła się szkoła, tym bardziej, że Ksawery siedzi w domu, czuję się lepiej, no ale zwolnienie ma na 2 tygodnie, nie mogę go puścić do szkoły. Zobaczymy, co lekarz powie w poniedziałek, mamy kontrolę. Także jakby to, a nie wy to obejrzycie pewnie w niedzielę, albo w poniedziałek, bo mam kilka filmów nagranych, także teraz już tak na luzaku, ostatnio troszeczkę podchodzę, poświęciłam 2 dni na nagrywki, gdzie nagrałam dla was w 2 dni 7 filmów i no jakoś teraz mi lżej wszystko inne załatwiać. Także już widzę, film będzie miał prawie pół godziny. I nie wiem, jeżeli miałyście osoby, które mają psy, miałyście tą książkę, to dajcie mi znać, czy jest ona warta czytania, bo ja słyszałam o niej same pozytywne opinie. Nie słyszałam żadnej złej, że tutaj jest coś nie tak. Ale to są takie opinie od osób, z którymi w sumie ja nie miałam kontaktu, gdzieś tam wyczytałam na jakimś forum. Więc jeżeli ktoś z was miał do czynienia z tą książką, oglądał. Oglądam też tego Johna Doga i psi... Jeśli coś, tam jest jeszcze jeden na YouTubie kanał. Oglądam obydwa kanały, ale u mnie się po prostu nie wszystko sprawdza. Być może dlatego, że moja Azji na zamkniętym terenie, jak nie ma innych psów, jest psem posłusznym. Ona naprawdę wykonuje wszystkie komendy. Dzisiaj rano za smaczki po prostu przychodzi, kładzie pyski. Ja wiem, że ona chce smaczka, więc ona chce tresury. Ona sama o nią prosi, ona wykona każdą komendę, ale jak widzi innego psa, po prostu ona ma mnie naprawdę, mnie i smaczki ma gdzieś. Ostatnio wszystkie smaczki wyjadły mi, wszystkie psy, tylko nie moja Azji, a za nią latałam 40 minut, zanim ją złapałam. Także tak, tym akcentem proszę was o komentarze, jeżeli miałyście tą książkę, czytałyście, jeżeli stosowałyście w ogóle zasady z tej książki, to was proszę o jakikolwiek komentarz pod filmem. I taki to mój haul lidlowo, biedronkowo, lewiatanowo, allegrowo, malter sportowy, bo buty były w Marter Sporcie kupowane. Także tak, żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko, pełni pozytywnej energii i do zobaczenia. I dajcie znać, kto już pomył okna przed jesienią, bo ja się zbieram i nie mogę się zebrać. Pa!